Witam w prezentacji i montażu 118 numeru okrętu wojennego Bismarck od Hachette. W tym numerze otrzymujemy rufę, lewy i prawy łącznik i śrubki. W tym numerze została przymocowana ostatnia część rufowa kadłuba. Po montażu części ze 118 numerów mamy zmontowane cały kadłub, 3 części górnego pokładu, podpory, testery z pojemnikiem na baterie, 2 katapulty i samolot. Numer 118. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, spis treści, zdjęcie Bismarcka i informacje o wydawcy. Na trzeciej stronie mamy pokazane części i ich opis, etap pierwszy instrukcji montażu i pokazany model po montażu, zmiana sytuacji. Atak bombowców torpedowych z Fortisch wieczorem 26 maja zakończył się pełnym sukcesem. Jednak brytyjscy dowódcy na okrętach flagowych i w admiracji nie wiedzieli początkowo, jak bardzo udany okazał się nalot i zakładali jego wyniki pesymistycznie. Dopiero po pewnym czasie napłynęły do ich informacje, które oznaczały całkowitą zmianę położenia. Sytuacja zmieniła się zdecydowanie na ich korzyść. Była godzina 21 czasu lokalnego 26 maja, gdy w sali sytuacyjnej admiracji w Londynie kilku mężczyzn pochyliło się nad mapą morską, omawiając kolejne kroki. Na mapie w bardzo dużej skali było rozmieszczonych wiele różnorodnych chorągiewek, których każda wyznaczała koniec czarnej linii, gry planszowe.
Chorągiewki symbolizowały poszczególne brytyjskie okręty biorące udział w polowaniu na Bismarck, a linie ich kurs w poprzednich godzinach. Wyglądało na to, że większość jednostek kontynuowała zbliżanie do niemieckiego pancernika, który wyróżniał się kolorystycznie na tle okrętów brytyjskich. Mimo to admirałowie zdawali sobie sprawę, że jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, Bismarck dotrze wczesnym rankiem w rejon działania niemieckiego lotnictwa. Cała operacja zakończy się wówczas fiaskiem, co będzie miało nieobliczalne konsekwencje dla brytyjskiej potęgi morskiej na Atlantyku. Mamy zdjęcie brytyjskiego premiera Lucien Changi po prawej. Podpisuje wiosną 1941 roku ustawę Land and Lease Act. Ustawa ta umożliwia USA dostarczanie uzbrojenia aliantom na zasadzie pożyczki lub leasingu i miała okazać się niezwykle ważna dla Brytyjczyków w walce obronnej niemieckimi agresorami. Mamy zdjęcie admirała Sir Dudley Poole, pierwszy lord morski w latach 1939-43 i tym samym głównodowodzący Królewskiej Marynarki Wojennej. Zdjęcie zrobione przed Downing Street 10, oficjalną rezydencją premiera w centrum Londynu. Mamy zdjęcie i informację, że z katapulty okrętu Schiffy wystrzeliwana jest łódź latająca Supermarina Valus. Wieczorem 26 maja 1941 roku brytyjski krążownik zameldował, że Bismarck kieruje się na północ. Mamy zdjęcie jednej z maszyn Fair Swordfish, która wraca na Ark Royal po ataku torpedowym na Bismarcka. Mamy zdjęcie i informację, że samoloty Blackburn Sky i Flyer Swordfish wracają na Ark Royal po ataku na włoską flotę u wybrzeży Sardynii w listopadzie 1940 roku. W dniu 26 maja 1941 roku admirał Tovey musiał czekać aż do północy, zanim bazy zwiadowcze Swordfisha potwierdziły po wylądowaniu ostatecznie północny kurs Bismarcka. Mamy zdjęcie niszczyciela HMS Cossack, okrętu flagowego komandora Wina, wchodzącego w skład 4. Dywizjonu Niszczycieli, który atakował Bismarcka niemal bez przerwy z nocy z 26 na 27 maja. Yamato. Mamy zdjęcie największego pancernika świata Yamato na morzu w październiku 1941 roku. Mamy widok samolotu na Yamato. Podczas bitwy w Zatoce Leyte japoński pancernik został zaatakowany przez amerykańskie bombowce 24 października 1944 roku. Stępione ostrze. Mamy zdjęcie i informację, że w pokładzie Bunkerkill dzieje przerażająca dziura. 11 maja 1945 roku dwa samoloty kamikadze trafiły w amerykański lotniskowiec. Zginęło około 390 osób załogi, 264 zostało rannych. Mamy zdjęcie działań wojennych, które dziś wydają się archaiczne. Amerykański żołnierz piechoty morskiej używa miotacza ognia przy wejściu do jaskini na Okinawie, obok niego strzelec czekający na japońskich żołnierzy. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze, czyli tylna płytka elektroniczna. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.